Samo byłoby to pewnie dla mnie dziwne przedstawiać coś, co dotyczy rodziny, ale sam się rozrosłem, mam trójkę dzieci i sam rozumiem, jak ważna jest rodzina, jak ważne są relacje z najbliższymi, jak ważne też są takie wspólne spotkania jak dzisiejsze. Do tej pory operatorzy w Polsce i na świecie przede wszystkim sprzedawali swoje oferty w prosty sposób. Jeden klient, jedna umowa. Dzisiaj to jest pewnie jeden klient i umowa z nielimitowanymi rozmowami. Taki jest dzisiaj standard, tak? Tak patrzymy na rynek, mówimy, ok, jaką masz ofertę i pytamy się właśnie, ok, jaką ty masz ofertę. Natomiast my musimy cały czas szukać nowych podejść, patrzeć na to i chcemy na to patrzeć w ten sposób, aby kroić te oferty tak, jak klienci je widzą, tak jak klienci chcą z nich korzystać. A jak wiecie też, jesteśmy takim operatorem, który patrzy szeroko na rynek. Mimo, że nie mamy operacji w innych krajach, to staramy się kopiować i twórczo jakby adaptować te rzeczy, które pojawiają się na świecie, do polskich warunków. I to, co zauważyliśmy w ostatnich latach, że w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Skandynawia pojawiły się bardzo popularne oferty rodzinne, a więc oferty, które są kierowane nie do pojedynczej osoby, ale do grup osób. Więc taki pomysł, żeby potraktować ofertę nie jako związek między jednym klientem a operatorem, a między operatorem a grupą. A jak grupa, to oczywiście rodzina. To jest ta najbardziej naturalna, podstawowa jednostka, w której żyjemy. Te rodziny to jest bardzo duży potencjał. W Polsce jest 6,6 miliona rodzin czy gospodarstw domowych, w których mamy powyżej 3 osób. Średnio na takie gospodarstwo przypada 3,4 telefonu komórkowego, 3,4 łączności za pomocą telefonów komórkowych. I zobaczcie, że typowa polska rodzina 3+ płaci za rachunki telefoniczne ponad 170 zł miesięcznie. To są wydatki nie do pogardzenia. To nie wliczamy w to kosztów internetu domowego, natomiast wliczamy w to telefon stacjonarny. A więc teraz już wiecie, dlaczego zaprosiliśmy Was na takie rodzinne właśnie spotkanie, na rodzinny brunch. Dlatego, bo chcemy zmienić rynek. Na rynku są już oferty, które naszym zdaniem są quasi-rodzinne, jakieś tam grupy, można coś do kogoś wybrać, ale nikt nie podszedł do tego w sposób całościowy. Play wprowadza od 1 kwietnia, od wtorku, i to nie jest żart, ofertę Formuła Rodzina 4.0. Na czym ta oferta polega? Będzie to pierwsza, prosta, nielimitowana oferta dla rodzin od Play, która dopasowuje się do potrzeb współczesnych klientów. Co w niej mamy? 4 połączenia, 4 karty SIM, jedna faktura, jeden niski rachunek, nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i zawsze pakiet danych 4G LTE z naszą promocją, czyli bez limitów do końca 2014 roku. A to wszystko za 99,99 zł miesięcznie. Za 100 zł miesięcznie można mieć dla 4 osób w ramach rodziny nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i również podłączenie do internetu. A przypominam, że standardowa rodzina wydaje ponad 170. Będziemy oferować formułę rodzina w 3 wariantach. Formuła rodzina 4.0, formuła rodzina 4.0+ i formuła rodzina Europa. Podobnie jak w przypadku naszej oferty dla pojedynczych SIM-ów mamy 3 opcje do wyboru. One różnią się zarówno zakresem nielimitowanych rozwiązań, czyli w formule rodzina 4.0+, oprócz nielimitowanych połączeń do wszystkich sieci komórkowych dochodzą nam SMS-y i MMS-y. W przypadku rodziny Europa dochodzą nam również nielimitowane połączenia na telefony stacjonarne i 2000 minut podczas całej umowy na odbieranie połączeń w roamingu w Unii Europejskiej. Oczywiście te opcje również się różnią zakresem internetu. W przypadku
rodziny 4.0 Plus i rodziny Europa mamy 2 giga, które są dzielone na wszystkie karty SIM. Dodatkowo można dokupić do tego router domowy z 25 gigami za 49,99 miesięcznie. Te gigabajty również są dzielone na wszystkie karty SIM, a więc na kartę domową służącą do łączności w domu, jak i na karty w telefonach. W ten sposób rodzina ma pewność, że zawsze będzie miała dostęp do szybkiego internetu. Ten internet, i to jest nowość, będzie działał we wszystkich sieciach, również w sieciach naszych partnerów roamingowych. A więc po raz pierwszy Play Online, czyli transmisja dedykowana do użytkowania internetu, będzie działał zarówno w zasięgu sieci Play, jak i w sieciach naszych partnerów roamingowych. Razem z wejściem tej oferty będziemy również proponować nowości. To już pewnie wiecie, już za złotówkę w ramach tej oferty będzie dostępny najnowszy telefon HTC One. Myślę, że jedna z takich znaczących nowości z tegorocznego rynku telefonicznego. Pojawią się również nowe twarze. Jak wiecie, z sukcesem kontynuujemy przedstawianie naszych ofert za pomocą znanych osób. Zaprosiliśmy tym razem do współpracy dwie osoby, które są nie tylko znanymi aktorami, aktorkami, artystami, ale również prowadzą, są same z siebie jakby głowami, czy są znane z tego, że prowadzą życie rodzinne. Ania Przybylska i Paweł Małaszyński zgodzili się dołączyć do nas i będą promować razem z nami tą ofertę. Ale biznes też jest jedną wielką rodziną i nie zapominamy o klientach biznesowych. Klienci biznesowi również oczekują tego, że będziemy przedstawiać im ciekawe rozwiązania i podobny pomysł zaadoptowaliśmy do potrzeb klientów biznesowych. Klienci biznesowi nie chcą tracić czasu na wybór najlepszej opcji dla swoich pracowników. Oczekują prostych ofert, które zapewnią stałe, niskie koszty dla szczególnie pracowników. A więc również od 1 kwietnia, od wtorku, wprowadzamy do naszych ofert formułę Comfort 4.0 dla firm. W tej ofercie mamy nielimitowane połączenie do wszystkich sieci komórkowych dla firm od 4 kart SIM. Będą to również oferta w 3 wariantach, 4.0, 4.0 Plus i Comfort Europa. W tym wypadku mamy połączenia do wszystkich sieci, jak również SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci i zawsze pakiet danych w sieci 4G LTE, również z promocją nielimitowanego LTE do końca 2014 roku. A to wszystko dla każdego pracownika za 19,99 netto za jedną kartę. To, co tutaj podkreślam, to jest właśnie ta stała cena, 19,99 za jedną kartę SIM w 3 wariantach. Również podobnie jak w przypadku ofert dla klientów niefirmowych, dla rodzin, mamy rosnącą liczbę gigabajtów, rosnącą zakres, jeśli chodzi o nielimitowane minuty na stacjonarne SMS, MMS-y, jak również możliwość dokupienia routera, tym razem przeznaczonego do firmy. Takich kart SIM będzie można dokupić do 25, czyli od 4 do 25 kart SIM, czyli w sumie do 29. To jest ten segment klientów, dla których dedykujemy tą ofertę. Również super telefony dla klientów biznesowych będziemy promować drugą, myślę, z bardzo znaczących nowości na tym rynku, czyli Samsung Galaxy S5 będzie dostępny do sprzedaży od połowy kwietnia 2014 roku. Tym razem ofertę będą promować znani i lubiani, którzy występowali w naszych reklamach dla biznesu w ubiegłym roku, czyli przedsiębiorcy, ale jednocześnie aktor i kierowca rajdowy, Michał Żebrowski i Krzysztof Hołowczyc. Jak znacie Krzysztofa Hołowczyca, to na pewno będzie sporo dymu i spalin na planie. Tak wyglądają nasze nowe oferty. Dla nas jest to, myślę, bardzo ważny moment. Myślę, że
oferty tego typu, oferty rodzinne szczególnie, będą nowym wydarzeniem na polskim rynku i sprawią, że Polacy w większym zakresie niż do tej pory będą myśleć o telekomunikacji jako o czymś dla rodziny. Myślę, że jest to też oferta bardzo korzystna cenowo, dlatego, bo za 99,99 mamy bardzo dużo wartości w postaci nielimitowanych połączeń i internetu do każdej komórki. A jak widzieliście z badań, przeciętna rodzina 3+ wydaje ponad 170 zł dzisiaj na swoje rachunki telefoniczne. To ja zadam w imieniu Ewy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak, mamy. Bardzo proszę. Jak zamierzacie rozwiązać?